Kuba rano wychodząc do pracy odkrywa, że ktoś w nocy napisał na drzwiach farbą „Pies morderca”. W drodze na komendę zostaje niespodziewanie porwany przez kilku zamaskowanych mężczyzn. Kuby jak nie ma, tak nie ma. Każdy w pracy myśli, że coś mu wypadło ważnego i dlatego nie przyszedł i nie dał znać, że go nie będzie. Jednak na drugi dzień z jego strony nadal cisza, nie odbiera telefonów. Policjanci są zaniepokojeni jego nagłym zniknięciem, postanawiają rozpocząć śledztwo, a w nie jest angażowany cała komenda. Przyjaciele mężczyzny docierają do jego mieszkania. Widzą ten napis, który ktoś namalował. Natalia ma podejrzenia, o co może chodzić. Otóż jakiś czas temu zaginiony policjant prowadził śledztwo, w którym zginął nastolatek. Matka ofiary obwinia za wszystko właśnie jego. W tym samym czasie Kuba próbuje za wszelką cenę się uwolnić, jednak z marnym skutkiem. Natalia jedzie do matki zmarłego chłopaka. Okazuje się, że miała rację i to właśnie ona maczała w tym palce. Udaje się policjantom wyciągnąć od niej, gdzie jest przetrzymywany Jakub. Z udziałem AT odbijają go z rąk porywaczy. Natomiast natychmiast musi jechać do szpitala. Max chciał, żebym nagrał odcinek o gliniarzach. Szczerze mówiąc, byłem przekonany, że już nie ma nowych sezonów. Ostatnio oglądałem ten serial jakieś 3 lata temu, ale nadrabiam, więc następne filmiki będą jeszcze lepsze. Co do tego odcinka, to w sumie nie wiem, co mam mądrego powiedzieć. Z jednej strony dobrze, że wszystko się dobrze skończyło i go uwolnili, a z drugiej ta matka powinna się leczyć i pewnie finalnie trafi do psychiatryka na leczenie. Rozumiem, straciła dziecko, lecz nie powinna się mścić na Bogu ducha winnym policjancie. Moim zdaniem odcinek zapowiada się ciekawie. Daj koniecznie znać w komentarzu, czy Kuba wyjdzie z tego?